Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, że obecnie realizujemy dwie kontrole w Agencji Rozwoju Przemysłu. Obydwie są kontrolami skargowymi, co oznacza, że zostały wszczęte po rozpatrzeniu skarg wpływających do Najwyższej Izby Kontroli od obywateli. W dniu dzisiejszym pierwszą z nich rozpoczął Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Najwyższej Izby Kontroli. Dotyczy ona polityki kadrowej oraz zasad zatrudniania i wynagradzania w Agencji Rozwoju Przemysłu. Jednocześnie chciałabym poinformować, że w najbliższych dniach Wydział Koordynacji Kontroli Doraźnych Departamentu Strategii Najwyższej Izby Kontroli rozpocznie czynności kontrolne w zakresie zbadania prawidłowości planowania i realizacji wybranych typów transakcji, w tym kapitałowych i finansowych, przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Zakończenie czynności kontrolnych w przypadku obydwu kontroli zaplanowane jest na początek 2025 roku. O wynikach tych kontroli niezwłocznie poinformujemy opinię publiczną.